Cześć, z tej strony sportowy Michael. Właśnie dojechaliśmy na lotnisko. Jesteśmy przed odprawą. Bieg jest o 1 w nocy, dzisiaj jest 18, jutro 19, więc parę godzin zostało do startu. I w końcu trzeba ten cel zrealizować na dystansie 5 km, złamać te 17 minut. Mam nadzieję, że się uda. Oby. Fajnie by było. Poprzednia życiówka to, jak dobrze pamiętam, 17 minut i 15 sekund z biegu Świętego Dominika w Gdańsku. Także zobaczymy, jak się będzie dzisiaj biegło. Pogoda dopisuje, ma być 17 stopni o 1 w nocy, więc spoko. Trenowałem specjalnie tydzień przed tym biegiem w nocy, żeby się przyzwyczaić do biegania o tej 1 w nocy. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. I widzimy się już pewnie po samym biegu. Panowie, na jaki czas? Jak najlepszy. 5 km, nie? Byle dobry, no nie będę ukrywał, no. Tomasz, na jaki czas celujesz? No minimum 17, no tak 16 byłoby idealnie. Albo szybciej. Będę trzymał kciuki. Nie, to jest nierealne. Wy możecie to zrobić. Kto jak nie wy? Za mało spałem, żeby było 16, mi się wydaje, ale będę walczył. No, każdy będzie walczył, ale ważne, żeby dobiec do mety. Także trzymajcie kciuki i widzimy się już po samym biegu. Hej. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Już po biegu udało się dobiec. Niestety nie udało się przebiec poniżej 17 minut, ale jest nowy rekord życiowy. 17 minut 15 sekund na 17.06. Na trzecim kilometrze zwolniłem, tam wyszło jakoś 3.26. I później no to się nogi rozkręciły. Biegło się od samego początku bardzo dobrze. Mogłem też troszeczkę przyspieszyć na początku, ale wtedy mógłbym się później wypalić na koniec, ale ostatni kilometr fajnie wyszedł, końcóweczka, przycisnąłem, goniłem cały czas grupę trzyosobową i tak dobiegłem, przefiniszowałem ostro na łuku i dobiegłem jako trzeci open z czasem 17.06. Jeszcze taki nieoficjalny wynik, później oficjalny no to podam w opisie pod filmikiem, ale z dzisiejszego biegu jestem bardzo zadowolony, bo w końcu jakiś open się udało wyhaczyć, trzecie miejsce. Próbowałem drugiego dogonić, ale to już nie dało rady. Następnym razem może się uda i może się też uda tutaj pobiec poniżej 17 minut i zdobyć drugie miejsce. Ale z dzisiejszego biegu jestem bardzo zadowolony. Teraz tylko dekoracja i odpoczynek i jakieś
jakaś nagroda. Także jeszcze możemy się jeszcze widzieć. Kolejna kategoria M30, czyli mężczyźni 30-39 lat. 18 minut i 58 sekund. Krzysztof Baranowski! Siedemnaście minut i 42 sekundy. Jakub Ossowski. Ta pierwszy będzie. Brawo. Będziecie tak macał. Biegniesz. 17 minut i 6 sekund. Sportowy Michael, Michał Palaszkę. I tak się uśmiechają zwycięzcy. Bardzo proszę brać przykład, Michał. Brązowy medal i czas 18 minut i 45 sekund uzyskał pan Paweł Jackowicz. 17 minut i 6 sekund. Sportowy Michael, Michał Palaszkę. Wielkie brawa. To jest radość. Tylko sekunda pozwoliła uzyskać miejsce drugie panu Jakubowi Kozakowi z czasem 17 minut i 5 sekund. Tak jak mówiłem, widziałem ten czas po raz pierwszy wcześniej, teraz widzę go po raz drugi. Miejsce pierwsze z czasem 16 minut i 49 sekund uzyskuje pan Igor Siódmiak. Wielkie brawa! Ale zanim będziemy mieli to do końca, panie prezesie, to ja bym chciał tak powiedzieć. Także udało się zdobyć dwie nagrody w kategorii wiekowej i w kategorii open. W kategorii wiekowej to miejsce pierwsze, a w open miejsce trzecie. Także jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego biegu i teraz kolejny start. To będzie bieg Świętego Dominika. Tam oczywiście poprawić bieg, wynik o poniżej 17 minut, żeby to zrobić. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Także jeżeli wam się materiał spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie zostawić subskrypcję. Także do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach na treningach lub zawodach, albo innych parkranach. Hej!